Szybciej czy później przychodzi taki moment, że można sobie porozmawiać o tematach, które człowieka pasjonują od lat. A mnie w świecie produkcji od lat pasjonuje tematyka związana z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji. Nazywam się Janusz Pieklik, jestem dyrektorem konsultingu w firmie Business Global Consulting i jestem odpowiedzialny za wsparcie procesu w wyborze i wdrożeniu systemów klasy ERP, APS, MES i tak dalej, wszystkie systemy, jakie sobie Państwo wymyślicie, oraz z optymalizacją procesów produkcyjnych. No dobrze, ale porozmawiajmy sobie o tych fantastycznych systemach, które dla niektórych są totalnie nudne, bo to jakieś algorytmy, jakieś heurystyki, jakieś rzeczy, których by się nie chciało wiedzieć, a mnie one kręcą od lat. Więc porozmawiajmy o Advanced Planning and Scheduling, czyli o zaawansowanym systemie i powiedzmy sobie, po co on nam w ogóle jest potrzebny. No przecież systemy ERP mają systemy do harmonogramowania produkcji, a tu ktoś wymyślił dodatkową klasę systemu. No dobrze, to powiedzmy sobie, czym taki system klasy APS różni się od takiego systemu klasy ERP. Oczywiście w kategoriach planowania i harmonogramowania produkcji. Wszystko, co będziemy mówili tutaj w tym filmiku, dotyczy tych obszarów. Więc po pierwsze, planowanie, to, które jest zawarte w systemach ERP, bazuje na planowaniu MRP i tam jest wspierane dodatkowymi procesami typu na przykład CRP, ale to planowanie jest z dokładnością do zleceń produkcyjnych. I często ta dokładność, mimo że opis technologiczny jest z poziomu operacji technologicznych, żeby była tutaj jasność, natomiast ta dokładność nie jest wystarczająca, żeby mierzyć się z tym planowaniem i harmonogramowaniem produkcji tam na hali. A APS planuje na poziomie operacji. Tak, proszę Państwa, bardzo często jest tak, że żeby uprościć ten opis technologiczny, no bo to trzeba armię ludzi zatrudnić, prawda? To żeby go uprościć, planuje się na poziomie gniazda, plan jest na poziomie gniazda i potem tak naprawdę nie wiadomo, jeżeli w gnieździe jest 10 maszyn czy stanowisk, czy linii, to nie wiadomo, komu tą pracę przydzielić. A APS planuje na poziomie pojedynczego zasobu, czyli daje Ci receptę, jak to zrobić, o której godzinie, mało tego. Plan w systemach klasy ERP jest z poziomu dnia, w APS jest z poziomu godziny, minuty, sekundy, być może tysięcznych sekundy, jeżeli dla Ciebie czas atomowy jest odpowiedni. Dobrze, bardzo często jest sytuacja, że mamy maszynę. No tak, ale jest maszyna, człowiek, narzędzie, oprzyrządowanie. No i jest jedno narzędzie, dwie maszyny, albo jest jeden człowiek i pięć maszyn, albo 10 ludzi, z czego po dwóch przy tym, po trzech przy tym, czyli jest pewien miks, kompozycja maszyn i maszyn, narzędzi, zasobów ludzkich, być może ich kompetencji nawet, czyli zasoby i podzasoby mogą się ograniczać. Bo na przykład maszyna jest dostępna 24 godziny na dobę, a człowiek 8. I to wszystko powoduje, że musimy zarządzać czymś, co się nazywa ograniczeniem. Czasami używane, że to jest ograniczenie drugo-, trzecio-, czwartorzędowe, albo czasami nazywane wprost podzasobem. A takim podzasobem dla maszyny może być człowiek, narzędzie, oprzyrządowanie. Może być na przykład dla człowieka ograniczeniem narzędzie. To może być dowolna relacja, ale mówimy o tym, że jest nie tylko zasób główny jak w systemie ERP, ale również zasoby ograniczające. W opisie technologicznym w systemach ERP mamy czas przezbrojenia jako czas stały. W praktyce czas ten jest uzależniony od następstwa produkcji. Sytuacja może być taka, że następstwo produkcji jest ważne i na skutek następstwa produkcji jest zmienny czas przezbrojenia, bo inny czas będzie, jeżeli malujemy coś z białego na czarne, a inny z czarnego na białe. Bo inny czas jest, jeżeli na przykład mamy przezbroić piec z 700 stopni na 1000, a inny z 1000 na 700. Bo inny czas, jeżeli na przykład robimy pierogi, powiedzmy, szpinakowe, a inne jak serowe i odwrotnie, serowych na szpinakowe i tak dalej. To powoduje, że w praktyce czas przezbrojenia nie jest stały. On jest zmienny i właśnie systemy APS potrafią uzmiennić ten czas.
Zarządzanie kompetencjami, kolejny element, którego w systemach ERP nie ma, aczkolwiek coś się tam zaczyna pojawiać. Kolejny bardzo ważny element, manipulacja zdolnością w gnieździe. W zasadzie MRP, czyli to, co jest zawarte w systemach klasy ERP, traktuje jak komunista wszystkie zasoby równorzędnie. Nie ma zasobów lepszych, nie ma zasobów gorszych, po prostu wszystkie są równorzędne. No ale w praktyce tak przecież nie jest. W praktyce są zasoby lepsze, są szybsze, są na przykład lepsze jakościowo, albo na przykład możemy tasować tym pewnym układem. I APS mi umożliwia przydzielanie takich zasobów, a ERP nie. W ERP jest jedna domyślna marszuta technologiczna, jedna domyślna struktura produktu. W APS-ie, mówię o dobrym APS-ie, w dobrym APS-ie możemy stworzyć algorytmy, którą marszrutę, którą strukturę przypiszemy, kiedy, w jakich okolicznościach. Możemy zmieniać zużycia brutto, zużycia netto, w różny sposób tym manipulować. Mamy nie tylko jedną sekwencyjną, jedynie słuszną marszrutę, ale różne równoległe splity, niesplity, przesunięcia czasowe. Tych kombinacji jest bardzo dużo, zrównoleglenia i przesunięcia w czasie, rozbicia na ileś zasobów i złączenia. Coś, czego absolutnie nie ma. Mamy również coś takiego w systemach APS jak zasoby wsadowe, gdzie naraz wykonujemy N operacji czy N zleceń, a nie jak to jest w systemie ERP sekwencyjnie, czyli na przykład naraz możemy włożyć 10 zleceń do rozkroju, 10 zleceń do pieca, 10 zleceń do mieszalnika, 10 zleceń do na przykład jakiejś prasy i one będą się naraz tworzyły w tym samym czasie w oparciu o inne kryteria. Kryterium czasu wykonania nie będzie N razy TJ, czyli czas jednostkowy razy ilość sztuk, tylko ten czas to będzie czas procesu, czyli zupełnie inaczej opisany. Mamy inny sposób zarządzania kalendarzami w systemach APS, co też jest zupełnie innym podejściem, bo do zasobu może być przypisanych N kalendarzy, a nie jeden. N, które mogą wzajemnie dziedziczyć czasy. Proszę Państwa, mamy zupełnie inne podejście do zakupów. W systemach ERP, niestety, ale wykorzystując mechanizm MRP zawarty w systemie ERP, tak się dziwnie to zlewa, ale tak to niestety jest. Tu jest Material, a tam jest Enterprise Resource Planning. Jest tak, że system wcale nie zmniejsza poziomu zapasu. Nie każdy o tym wie. A APS to potrafi. Potrafi zmniejszyć poziom zapasu i potrafi lepiej wykorzystać zdolność produkcyjną. Potrafi odpowiadać na zmiany otoczenia produkcyjnego, na opóźnione dostawy, na awarie maszyn, na problemy jakościowe, na planowane przeglądy, na opóźnienia w dostawie, na braki ludzi rano. Czyli daje nam coś, czego ERP nie daje. Daje nam jeszcze coś innego. APS-y są dużo szybsze od systemów klasy ERP. Harmonogramowanie nie idzie już całą noc. Dobre APS-y, a nie jest ich dużo, potrafią robić to w zupełnie innym czasie, także możesz symulować plany i w końcu zająć się analizami what if, w końcu zacząć optymalizować ten plan i lepiej wykorzystywać zasoby i zarabiać pieniądze dla firmy, a nie martwić się, żeby w ogóle ten plan przeszedł. No tak, i takich elementów jest bardzo, bardzo dużo, o których mógłbym opowiadać bardzo długo, no ale ten filmik nie może być za długi, więc ja z chęcią ten temat gdzieś tam rozwinę. Jeżeli się Państwu podobało, błagam, dajcie lajka, proszę Was, albo zasubskrybujcie kanał. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.